Siemanko, jestem April, witam już w czwartym odcinku z My Sims. Jeśli nie pamiętacie tej serii, to spoko, ja też jej nie pamiętam. Ogólnie jeśli chodzi o fanarty z tej gry, one przejawiały się w moim poprzednim filmie, jak zaprojektować logo, tu gdzieś będzie jakaś adnotacja i oczywiście też będzie link w opisie, jeśli chcecie zobaczyć, czy wasz fanart się pojawił. Jeśli chcecie przysyłać fanarty ogólnie do mnie, bądź z tej gry, bądź ogólnie, to wysyłajcie na Discorda, który też jest w link opisie. No i co, więcej powiem pod koniec filmu. I tak. Przyzwyczajenie. Oczywiście już muszę mieć piórko. Dzisiaj używam myszki. Dobra. Osmarkałam się. Więc ogólnie tutaj trochę rzeczy się pozmieniało. Krzywa kolumna, pamiętam ją. W których nie widzieliście. Przede wszystkim odblokowałam nowy obszar. On był chyba wam nie pokazywany, więc zaczniemy od tych najciekawszych rzeczy. Zanim zacznie... Gdzie ja jestem? Pokażę wam ten nowy obszar. To jest taki las świerkowy. Boże, gdzie ja jestem? Aha, tutaj. Tu wcześniej była kłoda, ale zdobyliśmy siekierę z drugą gwiazdką. Albo z pierwszą, nie pamiętam, z którąś tam gwiazdką. I mogłam rozwalić tą kłódkę, żeby sobie tutaj wejść. Znaczy kłódkę, kłodę. I tak. I to jest takie... lasowo, świerkowo, japońskie, jest tutaj dosyć fajnie. Też pozbierałam sobie parę nowych przedmiotów, jak na przykład tutaj na tym drzewie rosną jakieś kwiatki i spoko. Tak przebiegniemy sobie przez ten teren, bo pewnie jeszcze tutaj będziemy mieli w cholerę questów. No i widzicie, jest tutaj ładnie, mam jakiś wodospadzik, bambusy, tutaj możemy sobie poszukać rzeczy, no i spoko. Ale na razie tutaj nikogo nie ma, nie ma też tutaj mieszkańców, by nikogo nie wprowadziliśmy. W ogóle w tym dzisiejszym odcinku będziemy budowali dom dla wampira. No bo się wprowadza do naszego miasta Edward. Znaczy, no, wiadomo. I drugi obszar, który wam też pokażę, bo pewnie jesteście ciekawi, bo w sumie te obszary tutaj w My Sims są najciekawsze. Bo to są takie, wiecie, tereny, które chcecie zbadać, a nie możecie. Ostatnio nie mogliśmy się transportować, czy przemieszczać, bo mieliśmy jakby za niski poziom. I to jest taki jakby ogród, który w zamyśle w tej grze był po to, żeby grać z ludźmi online. Nie wiem, jeśli w ogóle ktoś ma tą gierkę, to może sobie wbić tutaj na ten ogród online. To nie wiem, to jest ogólnie stara gra, ile ona tutaj ma... parę lat, nie? Z 8? Nie wiem, nie pamiętam już. Dobra, jak widzicie, tutaj mamy takie same drzewa, ale mamy inne owoce jakby, w sensie inne esencje. Tutaj mamy kruki i tak tylko przebiegnę szybko przez ten teren. Tutaj na przykład pamiętam, że przy tym można było się bawić w berka, ale to tylko na wersji online. O, tu mamy ciekawe drzewo. Ja bym chciała je podlać, bo jest wyschnięte. Nie pamiętam, co na tym rośnie, chyba książki. O, są książki. No, więc jak będą jakieś dziwne rzeczy, to możliwe, że będą tutaj rosnąć. Ja takie dwa drzewka zasadziłam też w naszym podstawowym miasteczku. Tutaj na przykład rosną kotki. No i co? W sumie tyle. Lecimy z zadaniami. O, jeszcze mamy takie metalowe drzewka. Też są ciekawe. Ogólnie co nowy teren, to są nowe drzewka i nowe obiekty, więc po prostu i tak tutaj pewnie będziemy wracać. Póki co wracamy i wykonujemy nasze zadania. Proszę, wybuduj mi dom. Okej, to jest nasz wampir. I dobra, wybudujemy mu chatę. No, jesteśmy akurat ko jakiegoś tego parceli i zbudujemy mu chatę. Wiecie co? Myślę, że to jest najbardziej mroczna wersja i opcja, jaka może być. Mi się podoba, uwierzcie mi, że on będzie zachwycony. Panie, kto panu, to tak spierd... Dobra, on pewnie będzie chciał teraz jakiś staw na chatę. Wunsz. To jest zdecydowanie wunsz. Stary, masz dziwne upodobanie, nie wiem, czy ja chcę siadać na tą kanapę. Ale ona... Wow! Dobra, typie, jakie chcesz meble? Ej! Co? Przecież ty byłeś cały... Co? Gdzie, jak ty byłeś tutaj cały czas? Dom zrobiony dla mnie jest chyba okej. Chyba okej? Pasuje mi obojętnie? Aha!
Chłopie, dostajesz za darmo dom i zamiast się cieszyć, że o, kurczę, dostałem za darmo dom, to takie, nie, pasuje mi, takie, kurczę, w sensie, ja chętnie oddam swoje mieszkanie, za które muszę płacić czynsz, jeśli ktoś będzie chciał mi wybudować chatę. Słuchajcie, ja nie mam żadnych wymagań. Jak ktoś chce mi wybudować dom, śmiało! Zastanawiasz się czasem, jak się sprawy mają u ludzi, którzy postrzegają wszystko inaczej niż ty? Ludzi, którzy patrzą na życie tak jak ja. Błogosławieństwo? Ja sam tak nie myślę, ale ciekaw jestem, czy inni myślą. Derpi, czy to jesteś ty? Dobra, gościu chyba jednak nie ma żadnych wymagań, jest szczęśliwy taki, jak jest. Dobra. Ale co, nie dał mi żadnego zadania? Brak zadań. No dobra. To idziemy wprowadzić kolejną osobę. Obszuka! Już cię lubię. Dobra, chcesz tu mieszkać? Słodziutka. Och, witaj, jestem Roxy. Tak sobie pomyślałam, że w miasteczku przydałaby się lodziarnia. Wyposażona w rzecz jasna w umywalkę. Uwielbiam lody. Dobra. Rozmawiaj. Ale nie z tobą, typie. Co? Słuchaj, to nie jest Gorzów, żeby nie chcieć tu mieszkać. No właśnie. No. Oczywiście, brzmi nieźle. Lecz tak naprawdę marzę o własnej lodziarni. Zbudujesz mi taką? Pronto, mordo, patrz. Hyk, pyk. Lecimy. W ogóle burmistrz za mną cały czas chodzi. Gdy nie pójdę, tam ona się pojawia. Przestań ze mną chodzić, typiaro. Dobra, to będzie lodziarnia. Wbijaj. Dobra, lecimy. Ej, to wygląda całkiem spoko, jak taka... W sensie to w ogóle nie przypomina miodu, bardziej taką żółtą, miodową choinkę. Kurde, jestem całkiem dumna. Dobra, tu sobie damy sobie z każdej strony. Ja mogę jakoś to przytrzymać i tak... Dobra, jest cudownie. Jest okej. Pa, jaką ci chatę wybudowałam. Ej, to serio wygląda całkiem dobrze. Wiesz co, ja bym była zachwycona na twoim miejscu. Moja własna lodziarnia jest super! Jej! No kurde, raczej. No cześć, potrzebna mi jest zamrażarka. Zanim roztopią mi się wszystkie lody i pokryją wszystko lepiącą się breją. Dziękuję. Spoko, mordo. Co tam były? Ciasteczka? Ja jakieś ciasteczka mam w ekwipunku. Dobra. To lecimy robić ci lodóweczkę. Księga zadań, Roxy. Potrzebujemy 14 szczęścia i 12 pierniczków. Szczęścia mamy w brud, a pierniczków mamy 7, a potrzebujemy ile? Może ja mam pamięć złotej rybki przed... O! Mam pamięć złotej rybki, bo mamy 7, nie? Bo mamy 7, ile my mamy? Ogólnie to musimy pójść na ten obszar, ten nowy. Bo te ciasteczka, z tego co pamiętam, one były zakopane w ziemi. Ona się zachowuje tak, jakby coś zbroiła, ma takie... Wszystko jest spoko. Odchodzę totalnie normalnie. Słom! Sztos. Potrzebujemy jeszcze chyba 3, nie? Tam było 14 chyba. Czy nie poniosło teraz? No, potrzebujemy jeszcze jednej. W ogóle zrozumcie tą logikę. Żeby zbudować lodówkę, musimy iść do lasu, wykopać brudne ciastka, żeby obsmarować brudnymi ciastkami drewno, z którego zbudujemy metal. To ma sens. No dziękuję, w końcu. Dobra, przerwij to. Idziemy budować lodówkę. Wykonuj zadanie. Roxy, lodóweczka. Okej, my ogólnie musimy wykorzystać w cholerę tych kolorów, nie? W sensie...
14 uśmiechów i 12 tych. To wychodzi nam 26 pokolorowanych obiektów. Potrzebujemy tego kloca. Potrzebujemy tego kloca. Jak ja mam go teraz tam wcisnąć? That what she said. Okej, ale ja bym chciała włożyć... W sensie... chciałabym postawić klocka. Chcę zbudować lodówkę z drewna, która będzie z metalu, okej? Nie no, tak się nie da budować, w sensie wypad z tym. To muszę na chwilę położyć tutaj. Żeby postawić to tu. No dupa, jeża. Ale weź tę moją dupę zostaw. I w sumie wiecie co, to nie będzie wyglądało tak źle, jak ja sobie to wyobrażałam. Jeśli na przykład damy sobie tak. I to jednak wygląda źle. Ale nieważne. Pięknie! Super. Idziemy teraz jej zanieść. Nie obchodzi mnie, że jest noc. Po co mam? To jest właśnie życie grafika. My pracujemy głównie w nocy. I nie śpimy. Zasina nas kawa. Mam dla ciebie lodówkę. Zapas to... I teraz tak... w jakimś takim strategicznym miejscu. Myślę, że tutaj będzie spoko. Jej! Teraz mogę sprzedawać lody! Super. Dawaj mi hajs za zlecenie. No chodź tu, ty piaro. Patrz. Niu! Fajnie. Słuchaj. Bo praca między zleceniobiorcą a zleceniodawcą jest prosta. Dawaj mój hajs. Teraz. Zostawiłam włączone żelazko. Gdzie ty idziesz? Mam nadzieję, że po portfel. No ty gnoju. Ty, ale chcesz coś jeszcze? No chyba ci poniosę. Znowu mam te ciastka kopać? I mieć 20 szczęścia. Ty myślisz, że ja mogę być na tyle miła dla ludzi? Wiesz co, dla ciebie nie będę miła. To będę szczęścia od innych osób. Potrzebuję szczęścia. O! Nie, ty nie dajesz szczęścia. Ty. Jestem dla ciebie miła, bo potrzebuję twojej esencji. Halo, gdzie jest moja esencja? O ty kurwa, knoju. Masz. Nie chciałaś szczęścia? To nakarmię się twoim smutkiem. Dobra, chodzisz za mną, więc będę miała z ciebie chociaż jakiś pożytek. No... Może typowy Simsy. Chyba mnie trochę poniosło. O. Dobra. Widzę, że to działa. Będziemy dojść do skutku. Co? Ej, mamy ducha. Ty piaro. Ej! Co się stało? Okej. Dobra, zwykła lodówka ci wystarczy, nie? Są dwa potężne kloce, ale my potrzebujemy więcej elementów. Bo... potrzebujemy aż 20. Dobra. 20 elementów. Beautiful! Dobra, w sumie ty jesteś pszczółką, będziesz miała pasiastą tą lodóweczkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Brakuje nam obiektów. Możemy ci zrobić takie coś. I do tego na przykład takie coś. Będziesz miała dziwną lodówkę, ja nie wnikam, czy masz jedzenia. Jeszcze jedno szczęście. Boże, gdzie ja ci postawię, jak jest? To będzie totalnie niesymetrycznie teraz. A wiesz co? Z tyłu będzie kółko. Ile na to musimy zużyć? 14 elementów. Kurde, powiedzielibyście, że w środku nie jest symetrycznie? No jest dobrze.
Tryb żula, aktywacja. Jak ty możesz na tym spać? W sensie te kwiatki zrozumiem jeszcze, ale te kolce? Słuchaj, mam dla ciebie rzeczy. Rozmawiaj. Jowanka może? Lufaneza? Ręce mi się kleją, potrzebuję umywalki. Natychmiast, co na mnie drzesz papy? Nic mi nie płacisz, jeszcze drzesz tą mordę. A może ja będę miała taki kaprys i ci nie dam? I tak, masz swoją umywalkę. Tylko ja bym chciała ją jakoś mimo wszystko ładnie położyć. Co tupczesz nogą? Chcesz te rzeczy, czy nie? Lodówka. Postawić ją tutaj. Are you happy now? Przestań za mną chodzić. Może jakieś dzięki czy coś? Co najgorzej, że ja zawsze muszę zagadywać do dzieci. No, do dzieci. Do ludzi. Wyraź jakoś wdzięczność. Chyba już nic nie chcesz. No przecież masz tą umywalkę, głupia babo. Tam stoi. A ja ci nie pomalowałam ją przecież. O co chodzi? To czym ja pomalowałam? Co to jest to brązowe? A ja mogę wziąć ten obiekt i go jeszcze raz pomalować? Powiedz, że tak. Czyli, jak ja mogę tą chatę ci teraz... Dobra, słuchaj. Zabieram. Cieszę się, że tylko to. Edytuj przedmiot. O, jest coś takiego. Dobra, edytuj to. Ale malowaliśmy tym. Przecież to jest ciasto czekoladowe. Jest za mało szczęścia tutaj. Jestem debilem. Ty, stoisz najbliżej. Daj mi szczęście. Jak? No dziękuję bardzo. Już mi brakowało powietrza. No, wiecie co? Jest git. Dobrze, wybrzydza. Chcę mieć wysmarowaną umywalkę, jest za mało szczęścia wysmarowana. Nasz klient... Gdzie ty idziesz? Nasz klient, nasz pan. Umywaleczka. Pyk. Och! Jej! Teraz mogę umyć ręce. Ach! Odłóż gdzieś trochę tych lodów. Co za bałagan? To posprzątaj, ty piaro. Roxy dała ci projekt umywalki krówkowo-miętowej. Pycha. Wiesz co, ja mam zwykłą umywalkę i nie lubię, jak coś jest wysmarowane. Gówno. Potrzebujesz coś jeszcze ode mnie? Chyba cię pogięło. Nie możesz być jak tamten gościu wampir. Przyjeżdżę zadowolony w sumie, mu się podoba, nie ma żadnych oczekiwań. A ty chcesz ode mnie wszystko. Ale wiecie co? Resztę stafów zrobimy jej w kolejnym odcinku. Dobrze ci tak, głupia babo. Jeśli podoba ci się to, co robię, to wesprzyj mnie proszę na moim Patronite, gdzie się tutaj wyświetlą moje wszystkie linki. Poza tym wejdź na mojego Discorda, Instagrama, Facebooka, TikToka, Snapchata. Co tam jeszcze jest? Może już jest za dużo tych socjalnych, weź to teraz wszystko ogarnij. Te platformy, ja się na nich udzielam, staram się na nich udzielać, ale dla mnie osobiście najważniejszą jest ten Patronite. Dzięki niemu ja jako freelancer będę miała więcej czasu na animację i będę musiała poświęcać mniej czasu na pracę, co się równa większej ilości animacji na moim kanale, więc chyba wszyscy będą zadowoleni w tym wypadku. Plus jeszcze Patronite dostają specjalne bonusy, jakie dowiecie się wchodząc na mojego Patronite'a. Tam wszystko jest wypisane, czyli na przykład dostaniecie jakieś bonusy, w sensie materiały bonusowe, które nie będą wyświetlane na moim kanale, jakieś tam making-offy, jakieś specjale, plus jakieś tam... co ja tam dawałam? Jakieś fajne rzeczy, wbijajcie. Moment, kurwa, chwila. Słuchajcie, to jest Jerzy. Jerzy nam dzisiaj zmontował film, więc wielkie dzięki Jerzy za pomoc. Odwiedźcie kanał Jerzego, ma pełno fajnych rzeczy. Zapraszam.
To jest osoba, która dołączyła teraz do ekipy grafików, którzy będą im pomagali tutaj na kanale. Jeśli też chcecie mi jakoś wspomóc, jakąś swoją twórczością, w zamian oczywiście, że was tutaj wspomnę, plus dostaniecie jeszcze procent zarobku z tego materiału, który się teraz wyświetla, to wbijacie do mnie na Discorda, bądź piszcie na adres e-mail, który będzie w opisie, z chęcią taką, że chcecie po prostu w tym uczestniczyć. Potem będę jeszcze rozwijała tą sekcję grafików. Prawdopodobnie będą tutaj wyświetlane na kanale jeszcze ich jakieś osobiste rzeczy, które będą jakieś artystyczne. Będą wszystkie te rzeczy jeszcze precyzowane. Więc cóż, to chyba tyle. Kolejne odcinki będą się pojawiały co jakiś tydzień, co dwa, myślę, że co tydzień, jeśli się fajnie wszystko uda. Więc uwaga, ten kanał staje się... Zapomniałam tego słowa. Systematyczny. Tak, April, bądź w końcu systematyczna, nie zapominaj o takich słowach. To by było na tyle. Ja jestem April, wielkie dzięki za oglądanie. Cześć.